Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Zuzia Będołowska, Szpinak Robible. Zapraszam na poranną, chociaż tak naprawdę wieczorną melisę. Będziemy gadać o samoregulacji, o tym, jak wspierać dzieci, nasze dzieci w prawidłowej samoregulacji, by potrafiły rozpoznawać swoje sygnały głodu i sytości, by jadły zgodnie z sygnałami głodu i sytości. Pogadamy, myślę sobie, o takich trudnych momentach, kiedy macie takie poczucie, że, no, że z tym głodem i sytością nie jest najlepiej, że dziecko tego nie odczuwa, nie daje sygnałów, ciągle jest głodne albo nigdy nie jest głodne. Więc trochę myślę, że na to znajdziecie też odpowiedzi w tej naszej dzisiejszym spotkaniu. Ja tylko jeszcze potrzebuję troszkę poprawić, jak zwykle, ostrość w kamerze. Jakby tuż przed włączeniem nagrywania jest zawsze bardzo dobrej jakości, a potem się nagle zmienia. Natomiast może ona jest cały czas dobra, tylko nie widać. Dobra. Jesteście na Instagramie, jesteście na Facebooku. Super, cieszę się, że jesteście. Może słuchacie w czasie karmienia dziecka, może sprzątacie właśnie po kolacji, może leżycie, już odpoczywacie z gorącą herbatką albo melisą. Mam nadzieję, że ta ostatnia jest wersją najczęstszą. Dobra, dajcie znać, jeżeli jesteście już i słuchacie i macie możliwość napisania, w jakich momentach, jakie są takie sytuacje, kiedy macie najwięcej wątpliwości, że czy wasze dziecko potrafi się prawidłowo samoregulować, nie? Jakie są takie sytuacje, kiedy przychodzi wam do głowy, coś jest nie tak, jakby dlaczego moje dziecko, nie wiem, nie czuje głodu, czuje głód, nie czuje sytości, nie? Czy to jest na pewno normalne, kiedy tak sobie przychodzi wam do głowy taka myśl? To dajcie znać, czy w ogóle macie takie myśli i jeżeli tak, to w jakich sytuacjach, kiedy ona się najczęściej pojawia. A ja wam opowiem trochę może najpierw o samej samoregulacji, a potem opowiemy sobie o tym, co pomaga w samoregulacji dzieciom i o tym, dlaczego czasami mają problem z tym samoregulacją, albo czy to jest samoregulacją problem faktycznie, czy trochę z czymś innym. Więc o tym za chwilę opowiem, tylko sobie łyknę. Właściwie to nie jest melisa. Ja dzisiaj nie piję melisy i mogę być nie, wiecie, nie w formie. Muszę pić pokrzywę. Nie było melisy. Nam się skończyła. Okej, więc jeżeli chodzi o samoregulację. Oczywiście o samoregulacji możemy mówić w różnych aspektach, że tak powiem, rozwoju dzieci. Jakby jest i samoregulacja związana z emocjami, samoregulacja związana z nauką, samoregulacja właśnie również związana z jedzeniem. Samoregulacja to znaczy, że to jest taka umiejętność do regulowania swojego ciała, do rozpoznawania potrzeb swojego ciała. I w kontekście jedzenia oczywiście mówimy o samoregulacji jako takiej zdolności do odczuwania głodu i odczuwania sytości, no i spożywania posiłków zgodnie z tą sygnalizacją, czyli to, co najczęściej słyszymy, to jest to, że zaczynam jeść, kiedy jestem głodny i kończę jeść, kiedy jestem najedzony. To jest trochę spłycenie mechanizmu samoregulacji, bo to nie do końca tak się odbywa. Samoregulacja to z jednej strony jest coś znacznie bardziej skomplikowanego i wielopoziomowego, a z drugiej strony wcale nie musi wyglądać dokładnie w ten sposób, że to nie jest tak, prawie nigdy albo dosyć często to nie jest tak, że rzeczywiście zaczynamy jeść, kiedy jesteśmy na odpowiednim poziomie głodu i kończymy jeść, kiedy jesteśmy na odpowiednim poziomie sytości. Zazwyczaj jesteśmy gdzieś tam pomiędzy i nasze dzieci też. Natomiast samoregulacja to jest nie tylko to, że ja odczuwam głód i jem zgodnie z głodem. Samoregulacja to jest również to, że mój organizm wie, ile potrzebujesz, ile potrzebuję ja jako moje ciało i wysyła mi sygnały, ile ja powinnam zjeść, ile głównie kalorii, ale nawet niektóre badania wskazują, że gdybyśmy mieli taki idealny świat, w którym nie ma takiego współczesnego jedzenia, które już jest takie bardzo przetworzone, no nie każdy oczywiście, nie chce was straszyć, tak, ale generalnie no jakby nie jest to już taki naturalny świat, w jakim żyliśmy kiedyś, ale gdybyśmy się cofnęli do takiego bardzo naturalnego świata, to być może również bylibyśmy w stanie lepiej odczuwać potrzeby związane z różnymi składnikami odżywczymi. I samoregulacja dzieciom
jest potrzebna do tego, żeby oczywiście zawiadamiać rodziców o swoich potrzebach. No bo o ile dorosła osoba, kiedy czuje głód, może otworzyć lodówkę i sobie wyjąć jedzenie, o tyle noworodek, niemowlę, a również małe dziecko, no musi w jakiś sposób zawiadomić opiekuna, rodzica, kogoś, kto jest w stanie mu to jedzenie podać. Więc to jest jakby jedna z roli samoregulacji, zdolność do zawiadamiania otoczenia. Ktoś ostatnio pod którymś postem zapytał, co zrobić, jeżeli dziecko jeszcze nie mówi, nie? W jaki sposób z nim komunikować głód i sytość. I myślę sobie, że wszyscy wiemy doskonale, jak wspaniale dzieci potrafią komunikować głód i sytość noworodki i płaczem, czy oderwaniem od smoczka, od piersi. Więc to jest umiejętność zdecydowanie wrodzona, to jest coś, z czym się rodzimy. To też jest coś, co nie zanika z czasem, to chcę Wam powiedzieć. I nie jest to coś, co jest łatwo zlikwidować, uszkodzić, zepsuć. To nie jest tak, że są jacyś ludzie, jakieś dzieci, które miewają defekty w samoregulacji. Owszem, są bardzo skrajne przypadki chorób genetycznych, bardzo skrajnych, w których zdarza się na przykład, czy dziecko czy człowiek nie odczuwa sytości, ale to są skrajne. Skrajne przypadki chorób genetycznych. A my mówimy po prostu o naszych dzieciach, które mają samoregulację, natomiast nie zawsze wygląda, że mają. Natomiast samoregulacja to nie jest tylko tyle, że dziecko mówi: o hej, czuję głód, o hej, już się najadłem. Samoregulacja to też jest to, że organizm dziecka mówi mu, ile kalorii potrzebuje, dostosowuje tą ilość kalorii do aktualnego stanu życia, stanu zdrowia. Czyli to, co gdzieś my mamy w głowie często jako dorośli, tacy, że tak powiem, trochę spaczeni pod względem dietetycznym, to jest to, że generalnie przeciętny dorosły człowiek potrzebuje około 2000 kalorii dziennie. A tak naprawdę figa z makiem, ani nikt z nas nie potrzebuje dokładnie 2000 kalorii dziennie, ani nie wiadomo, czy którego dnia potrzebujemy ile. W zależności od tego, co robimy, będziemy jednego dnia potrzebować 1600, innego 2300, jeszcze innego 2,85, tak? I nasz organizm na podstawie naszych wydatków energetycznych, tego, co robimy, tego, co robiliśmy w ciągu dnia, tego, jak spaliśmy, tego, ile zjedliśmy poprzedniego dnia, on to wszystko analizuje, przelicza, sprawdza, podlicza i nas informuje poprzez właśnie sygnały głodu i sytości między innymi, poprzez tempo metabolizmu, które albo wzrasta, albo spada, czy to jest odpowiednia ilość kalorii dla nas, tak? Celem organizmu, to jest coś, co nam się dorosłym często nie podoba, ale generalnym celem organizmu jest w miarę możliwości utrzymanie stabilnej masy ciała. Nie chcemy chudnąć, nasz organizm nie lubi chudnąć, nie lubi aż tak bardzo tyć. Chcemy mieć w miarę stabilną, bezpieczną masę ciała. Oczywiście z wiekiem tyjemy, tak? Ale generalnie organizm woli stabilizację, tak? W przypadku dzieci to jest to jeszcze bardziej skomplikowane, bo nie dość, że organizm musi ustalić, ile potrzebujemy, żeby przeżyć, żeby mieć stabilną masę ciała, żeby być w zdrowiu, to jeszcze organizm dziecka musi przewidzieć, ile kalorii będę potrzebować, żeby rosnąć i się rozwijać. Więc po to to mówię, żeby Wam pokazać, jak strasznie to jest skomplikowany mechanizm, jak wiele jest w tej naturze pięknych, niesamowitych procesów, które to ukształtowały po prostu, że nasze dzieci się z tym rodzą, że my się z tym urodziliśmy. Więc organizm dziecka wie na przykład, że poprzez, dzięki na przykład odczytywaniu hormonów, które zostają wydzielane do organizmu, wie, że organizm przygotowuje się do wzrostu, że nastąpi niedługo wzrost i w tym momencie odczytuje to mózg i wysyła sygnały, mówiąc, wiesz co, powinniśmy więcej jeść. I co my wtedy widzimy? My z kolei widzimy na zewnątrz proces bardzo prosty. Dziecko ma większy apetyt, zjada większą porcję jedzenia, po czym po 2 tygodniach widzimy, że nam wyrosło z rozmiaru spodni, tak? Dla nas, my to odczytujemy jako: oho, zaczął jeść, wreszcie urósł, nie? Wcześniej nie jadła, to nie rosła. Teraz w końcu się zaczęła mieć apetyt i urosła, czyli że wcześniej nie miała dobrego apetytu, nie wiedziała, że jest głodna. Tak to często odczytujemy, tymczasem kolejność jest totalnie odwrotna. To organizm dziecka wysłał ten sygnał, organizm go odczytał, organizm dziecka spożył większą ilość kalorii i dzięki temu dziecko
urosło. No dobra, mamy pierwszą ważną rzecz omówioną, czyli to, że samoregulacja jest czymś wrodzonym. Samoregulacja jest piękna, skomplikowana i pozwala naszym dzieciom rosnąć, się rozwijać, komunikować z rodzicami, że jest to coś turbo dokładnego i naprawdę turbo ważnego. To jest nasza pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, jak my możemy wspierać tą samoregulację, i trzecią rzeczą będzie to, co nam utrudnia tą komunikację między dziecięcymi potrzebami a między nami, bo to jest chyba tak naprawdę największy problem, że to, co my odczytujemy jako problemy dziecka z samoregulacją, w rzeczywistości są często problemami dziecka z komunikacją swoich potrzeb i naszymi problemami z odczytaniem tych potrzeb albo z przyjęciem i zaakceptowaniem tych potrzeb. Ale to będzie jako punkt trzeci. A więc tak, samoregulacja jest czymś wrodzonym, jest czymś pięknym, jest czymś wspaniałym, chcemy ją wspierać. Chcemy ją wspierać dlatego, że gdy spojrzymy sobie na żywienie osób dorosłych, na to, jak żywimy się współcześnie, to okaże się, że właśnie ta zdolność do samoregulacji, tak zwana wrażliwość, nasytość, to są rzeczy, które są jedne z najważniejszymi czynnikami profilaktyki nadwagi i otyłości, nadmiernego nabierania masy ciała, ale również prawidłowych nawyków żywieniowych. To jest taka baza, dzięki której po prostu mamy szansę żywić się w miarę dobrze przez całe życie. I ja zawsze mówię, że jeżeli mamy w czymś pomóc dziecku w kontekście żywienia, to skupienie się na samoregulacji, skupienie się na tym, żeby dziecko potrafiło odczytywać sygnały swojego ciała, było, ufało im, chciało z nich korzystać, bo to też jest ważne, to jest to, na czym powinniśmy się skupić. Zatem to jest ważne, żeby dziecko w tym wspierać. Jest to też ważne z takich praktycznych aspektów związanych z wychowaniem dzieci, że po prostu no jest nam wtedy łatwiej, kiedy jest to przewidywalne w miarę, a nie nam wyskakuje nie wiadomo skąd, jak Filip z konopi, że 8-latek po prostu umiera z głodu nam na ulicy. W sensie umiera, bo to nigdy nie jest aż tak intensywne, przynajmniej nie u 8-latka zazwyczaj. No dobrze, jak możemy wspierać dziecięcą samoregulację? Punkt numer jeden. Jeden, to jest jej nie psuć. To jest chyba podstawa, to jest jakieś takie minimum, które powinniśmy zrobić. To jest nie psuć dziecięcej samoregulacji. Co to znaczy jej nie psuć? Przede wszystkim zaufać. Zaufać, że nasze dziecko ją ma, że się z nią urodziło, że nawet jak ona czasami wygląda dziwnie, bo ona zazwyczaj wygląda tak, w sensie to jak dziecko je lepiej, gorzej, dużo mniej, więcej niechętnie itd., itd., to że to jest ok, że dziecko się zna na swojej robocie, a my mamy tylko dostarczyć mu dobre jedzenie i to naprawdę jakoś będzie szło. Ja wiem, że są momenty, kiedy zaufać jest łatwiej, ja wiem, kiedy jest czasami zaufać trudno, ale to zaufanie jest podstawą. Unikanie tak zwanych nieresponsywnych zachowań żywieniowych, czyli niezachęcanie, unikanie namawiania, proszenia, tworzenia presji, tłumaczenia, że może jeszcze jedną łyżeczkę, tego słynnego, no będziesz głodna, no ale powinnaś jeszcze zjeść, ale dlaczego tak malutko zjadłaś, jakby zjesz jeszcze trochę, to będziesz silny, tak, no mamy te różne, taki asortyment dosyć szeroki słów i sposobów na to, żeby trochę ukoić nasz lęk związany z tym, że dziecko zjada zbyt mało, że będzie głodne. Tak, czasem dzieci są głodne nawet po posiłku i to nie znaczy, że to nie jest nieprawidłowa samoregulacja. Tak, primum non nocere, to jest jakby pierwsza rzecz, którą mamy zrobić, przynajmniej tego nie uszkodzić, co nam natura pięknie stworzyła. Czyli to jest brak represji, ale też brak nadmiernych restrykcji, czyli nie wprowadzamy jakichś zakazów, jakichś kar żywieniowych, na przykład nie wiem, że nie zjesz deseru, bo nie zjadłeś warzyw, albo typu nie jemy w ogóle słodyczy, bo słodycze są niezdrowe, jakieś takie bardzo silne restrykcje związane z jakimiś określonymi pokarmami, takie nieuzasadnione, nie? Czym innym jest restrykcja pod tytułem masz alergię na jajko i nie możesz jeść jajka, a czym innym jest restrykcja, która jest totalnie niezrozumiała, która nie ma takiego uzasadnienia, na przykład nie, nigdy nie jemy lodów, nie? Albo jemy bardzo ograniczone tylko domowe słodycze i nigdy nie możemy zjeść na przykład
w kawiarni albo kupić sobie żelków, nie? No to takie restrykcje też oczywiście wpływają na to, że dzieci zaczynają jeść emocjonalnie, że zaczynają jeść wtedy, kiedy nie są głodne. I to są wszystko rzeczy, które nam badania dosyć jasno pokazują. Oczywiście też restrykcje pod tytułem, wiesz co, ta porcja to już chyba za duża. Już chyba się przejadłaś. No mam wrażenie, że więcej to już nie powinieneś jeść, nie? Czyli takie mówienie, próba sugerowania dziecku, że jednak ono się już powinno najeść, już więcej nie powinno. To też są rzeczy, które odciągają dziecięcą uwagę od samoregulacji. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest tak, że jeżeli raz w życiu powiedziałaś dziecku, wiesz co, chyba się już najadłaś i może już nie jedz więcej, to już amen, po prostu koniec kaplica, dziecko ma uszkodzoną samoregulację i po prostu nigdy nie będzie dobrze jadło. No nie, oczywiście, że nie. To są wszystko rzeczy, które mają, jeżeli się powtarzają, jeżeli są stałe, jeżeli do nich cały czas wracamy, to one wtedy mają ten oczywiście negatywny wpływ. Nie psujemy również poprzez niepodejmowanie naszej odpowiedzialności, czyli może tak, psujemy, możemy popsuć trochę dziecięcą samoregulację, tak mówię trochę potocznie to popsuć, bo ona się tam w rzeczywistości nie psuje, ale tracimy tą kontrolę nad nią dziecko. Dziecko traci nad nią kontrolę przez niestabilną strukturę posiłków. Czyli nie podejmujemy naszej odpowiedzialności jako rodzica, który ma decydować o tym, kiedy się pojawia posiłek, kiedy się kończy posiłek. Kiedy jest obiad, kiedy jest śniadanie, co się pojawia na śniadanie, jak dużo jest przekąsek, kiedy są przekąski, to jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli my trochę z tego rezygnujemy, tak, ustalamy sobie, że nie wiem, no to dziecko decyduje, że na każde zawołanie dziecka, kiedy ono mówi, że jest głodne, proponujemy przekąskę, że pozwalamy dziecku na przykład samodzielnie wyciągać przekąski z szuflady, że czekamy, aż dziecko nam powie, że będzie głodne, żeby podać obiad. Że to się zmienia, kiedy jest śniadanie, obiad, kolacja w ciągu tygodnia, tak? Że zastępujemy posiłki przekąskami, że posiłki nam się wydłuwają, czyli dziecko zjadło trochę, no to bierzemy ten talerz, siadamy z nim do telewizora, no to trochę dłużej karmimy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które mogą utrudniać dziecku tą samoregulację, więc jeżeli widzicie u siebie gdzieś te rzeczy, albo widzicie, że w przeszłości one u was były, być może już nie ma, ale teraz były w przeszłości, to pamiętajcie, że jeżeli w tej chwili miewacie trudności z samoregulacją u dzieci, na zasadzie dziecko nie wie, mówi, że nie jest głodne, a potem jest głodne, albo potem nie zjada obiadu, po czym po 20 minutach ma meltdown z głodu, albo zjada bardzo dużo i potem je boli brzuch, to, że to mogą być konsekwencje tych różnych strategii, które też by się działały. I najpierw musimy się wycofać z tych strategii, z presji, zachęcania, restrykcji, nieregularnych posiłków, żeby dziecko mogło wrócić do tej samoregulacji. Nie? To jest jakby ta kolejność, żebyśmy mieli jasność. Czym jeszcze możemy trochę odciągać dzieci od samoregulacji? Oczywiście takimi rzeczami jak odwracanie uwagi. To się czasami pojawia od początku karmienia, od rozszerzania diety, kiedy karmimy dziecko, przynosimy zabawki, kiedy przynosimy jakieś książeczki, pioseneczki, coś pokazujemy, bo mamy poczucie, że dziecko zjadło za mało, bo mamy poczucie, że dziecko się za szybko znudziło jedzeniem, bo obawiamy się, że czegoś nie zjadło, a wolelibyśmy, żeby zjadło. No, mamy różnych takich celów dosyć dużo. Później w dalszych etapach to są książki, piosenki, bajki, iPad i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie z tych elementów, no jakby sprawiają, że dziecku jest coraz trudniej odczuwać i jeść zgodnie z sygnałami głodu i sytości, że go odciągamy od tego, dziecko je nieświadomie, dziecko ma odwróconą uwagę. Podobnie na przykład jedzenie przekąsek czy różnego w ogóle pokarmów przy w ogóle oglądaniu telewizji. To się oczywiście może zdarzyć, tak jak w kinie jemy popcorn na filmie, tak? Ale jeżeli to jest codziennością, że dajemy dziecku przekąski zawsze, kiedy ono siada do bajki na przykład, no to już tam coś trochę się tworzy, nie? Okej, to są rzeczy, które mogą nam psuć. Natomiast co możemy zrobić? Albo jeżeli
Mamy rzeczywiście takie sytuacje, w których, no, tak jak mówiłam, jest nam trudno z tą dziecięcą samoregulacją, że trochę nie wiemy, kiedy to dziecko jest głodne, kiedy jest najedzone, że nie trafiamy, że ono nam wpada w takie silne stany głodu na przykład, tak? To co my możemy zrobić jeszcze, żeby dziecko w tym wesprzeć? Pierwszą rzeczą, którą myślę, że jest fajna, gdy patrzę po kolei, myślę, że w ogóle dobrze jest pozwolić dziecku odczuć głód i sytość. Tak? Pozwoli dziecku odczuć głód i sytość, to jest coś, czego czasem unikamy, czego się czasem boimy. Ja lubię bardzo porównanie, nawiązanie do emocji, nie? Że z głodem i sytością jest tak samo jak z emocjami, również tymi, których tak zbytnio nie lubimy, ze złością, ze smutkiem u dzieci, z jakąś frustracją, z lękiem u dzieci, nie? Że to nie są rzeczy, które mają się nie wydarzyć. To nie są rzeczy, przed którymi mamy dziecko chronić, żeby dziecko nigdy nie było zdenerwowane. Jak jest zdenerwowane, to natychmiast ma się uspokoić, nie? Ono ma je odczuć, ono ma wiedzieć, co czuje i nauczyć się sobie z tym radzić. I tak samo jest z głodem i sytością. Jeżeli dbamy profilaktycznie, żeby dziecko absolutnie nigdy nie było głodne, nie dało nam takiego sygnału mocnego, że jest głodne, to skąd dziecko ma wiedzieć, jak wygląda głód, nie? Pamiętajcie, że głód, taki codzienny głód, to nie jest taki głód, nie? Taki głód, że umieram z głodu, że po prostu mdleję z głodu, nie? Głód to jest taki dyskomfort, nie? To jest dyskomfort, a nie fizyczny ból i cierpienie, nie? Chociaż, no wiadomo, dzieci reagują dosyć intensywnie, ale na wszystko, nie? Jakby na to, żeby wrócić z placu zabaw, też reagują dosyć intensywnie, a nie zakładamy, że im robimy krzywdę psychiczną i się na nimi dręczymy. Tak więc tak samo jest w kontekście głodu. Czyli spójrz na waszą strukturę posiłków, na to, co było wcześniej. Czy były takie momenty, kiedy dziecko było głodne? Czy są takie momenty, gdzie dziecko jest najedzone i samo decyduje, kiedy jest najedzone? Nie? To jest, myślę, że ważna rzecz. Ważne jest też, żeby to dziecku pewnie nazwać, bo my czasami tego nie nazywamy, zapomnimy tego powiedzieć, sami szukamy rozwiązania od razu. O, pewnie jest głodne, znowu się z jakiś taki nie zjadło obiadu i teraz patrzcie, leży i głodne, nie? Warto o tym dzieciom powiedzieć, nazwać to, co się dzieje. Nawet jak w tych emocjach takich silnych, czy jak dziecko jest takie mega głodne i nam po prostu meltdown ma taki totalny, że nam się roztapia po prostu z takiego tak zwanego hangry, nie? Czyli taki złość z głodu. No to dobra, w tych gorących emocjach może się nam nie udać, nie? Ale jak nam się uda ugasić ten pożar, to powiedzieć, wiesz co, jakby nie udało ci się zjeść obiadu, z jakiegoś powodu było ci trudno usiąść z nami do obiadu. Wydaje mi się, że byłeś głodny i dlatego tak się zdenerwowałeś. Czasem, jak jesteśmy głodni, to się łatwiej denerwujemy. Nasze ciało ma wtedy mało energii i jest nam trudniej. Powiedzieć to, wytłumaczyć, dać znać. Innego dnia pogadać. Słuchaj, jak w brzuchu tak nas trochę ciśnie, kłuje, jak nam burczy w brzuchu, to jest głód. To znaczy, że niedługo będzie jedzenie. Jak jest głód, też w drugą stronę, nie? Że jak jest głód, to nie zawsze to znaczy, że ja muszę w tej sekundzie zjeść, nie? Że ja ten głód jest dobry, bo głód szykuje apetyt. Głód sprawia, że jedzenie będzie nam dobrze smakowało. Głód sprawia, że będzie mi przyjemnie usiąść razem do stołu. Tutaj było pytanie a propos rozszerzania diety i do tego bym chciała nawiązać, bo generalnie to jest ok, że dziecko jest głodne czasem. To jest ok, że czasami mówimy dziecku, wiesz co, widzę, że jesteś głodny, ale jeszcze chwilę musimy poczekać na obiad. Natomiast musimy brać pod uwagę także jakby rozwój dziecka, nie? Musimy to robić adekwatnie do wieku dziecka. Że, no jeżeli dziecko jest bardzo małe, czy jak sobie myślę 8-miesięcznie, no, czy nawet 1,5-roczne dziecko, to tamtej rezerwy na powiedzenie, wiesz co, poczekaj chwilę, bo jeszcze obiad szykuję, to jest mało, nie? Tam jest bardzo szybkie przejście od trochę jestem głodny do umieram z głodu, nie? Więc tam będzie mały ten margines, który możemy sobie pozwolić i powiedzieć jeszcze chwilę, nie? Ale nawet jak już wtedy kopiemy, to mówimy, o, czujesz głód, super, to już siadamy do krzesełka, nie? To są te pierwsze takie początki tego uczenia o głodzie i sytości. Ale jak dziecko już ma 5 lat, 7 lat,
to spokojnie i pół godziny, czy nawet 40 minut jest w stanie wytrzymać ze swoim głodem. Bo to nie jest tak, że od razu to jest silny głód, tylko jest w stanie nam wcześniej zawiadomić, że już się powoli robi głodne. Jesteśmy w stanie wtedy to dostosować, tak? No więc w rozszerzeniu diety jak najbardziej nie karmimy na żądanie posiłkami stałymi, mlekiem karmimy na żądanie, natomiast posiłki stałe no już mają jakiś ten swój rytm i stałość. Dobra, więc mówimy o głodzie, w ogóle dajemy dziecku odczuć, Boże, ile ja tu mam włosów swoich, masakra. Dobrze, ta kamera taka, bym powiedziała, niedokładna dzisiaj. Okej. Dajemy dziecku odczuć, nazywamy to, co ono czuje, nie? Druga rzecz, która jest ważna, co się z tym wiąże, to jest w ogóle wspieranie dziecka w samoregulacji też emocjonalnej. Te dzieci, które są bardziej intensywne emocjonalnie, mają taki temperament bardziej wybuchowy, są, jak to się mówi pięknie, bardziej reaktywne, jak to się po psychologicznemu mówi, intensywniej. Nie, są takie intensywne, mocniejsze, szybciej wpadają w złość, w smutek, płaczą itd., itd. Przepraszam, ale mamusia dzwoniła. Mimo, że nie powinna, bo mam wyłączony jakby. O, teraz? Halo, 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 halo. No, jest z opóźnieniem, ale coś tam na Instagramie działa, na Facebooku działa. Dajcie znać, czy działa, bo ja mam wrażenie, że jest jakieś takie opóźnienie dziwne. A nie do końca wiem, co mogę zrobić. O, może coś tu się zaczęło dziać. Dobra, czekam, aż mi dacie znać, czy bardzo przerywa na Instagramie, czy nie. Ja coś gadam, ale ja widzę siebie totalnie taką opóźnioną. Nie słychać. Dobra. A teraz też nie ma, tak? Halo, 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 halo. Nie ma głosu. Musi poczekać chwilkę. Dobra. Bam, 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 bam. Okej. Wróciłam na Instagram, ale czy wróciliście na Instagram? O, to jest pytanie. Dajcie znać, czy teraz jesteście i czy słychać. Dobra. Ktoś tu się pojawia. Ktoś tu się pojawia. Nadal cisza? No to jest chyba niemożliwe, żeby nadal była cisza. Dajcie znać, czy słychać. Słychać. Dobra. Dobra, dzięki. No nie wiem, czy się tamta mi nagrała, ta tamta część transmisji. Jakiś wredny Instagram. Oj, będę musiała mamie suszyć głowę, nie? Że mi tak przerwała bezczelnie transmisję okrutnie. No co to za rodzice? Co to za rodzice, którzy dzwonią o takich porach? Dobra, mówiłam o dzieciach, które są bardziej reaktywne, nie? O tym, że są takie dzieci, które generalnie są emocjonalne, bardziej wrażliwe, bardziej reaktywne, wszystkie emocje mają na wierzchu. Ale też u wszystkich dzieci, u tych, które są spokojniejsze też, ogólne radzenie sobie z emocjami, wspieranie
emocji u dzieci, rozmawianie o nich, dawanie strategii, budowanie kompetencji dziecięcych w kategorii emocji. To też się przekłada na rzeczy związane z jedzeniem, samoregulację żywieniową. Jeżeli dziecko ma inne niż żywieniowe mechanizmy, narzędzia do radzenia sobie z emocjami, to nie szuka w kontekście jedzenia radzenia sobie z emocjami, nie szuka emocjonalnego jedzenia, no bo może, nie wiem, się uspokoić, przytulić do kogoś, krzyknąć, jak jest złe, rozpłakać się, jak mu jest smutno, a nie zajeść to czekoladą, tak? A więc ogólne wspieranie emocji jak najbardziej przyczynia się do dobrej samoregulacji u dzieci. Z drugiej strony, skoro nie chcemy, żeby dzieci zbytnio łączyły emocje z jedzeniem, to też byśmy woleli tego unikać. Generalnie nie da się odciąć zupełnie jedzenia od emocji, jakby jedzenie to jest bardzo silnie związane z emocjami. Natomiast nie chcemy tego pogłębiać zbyt. Nie jest naturalne, że cieszymy się na wspólny obiad, że idziemy na lody i że to jest wielka przyjemność dla nas. Natomiast nie chcemy nagradzać dzieci jedzeniem, nie chcemy unikać słodyczy w formie jakichś prezentów, których jest strasznie dużo. Chcemy unikać słodyczy, które na przykład odbieramy jako karę. Unikamy też słodyczy, które są uspokajaczem, nie? Czyli na przykład w wózku, kiedy dziecko jest zdenerwowane, kiedy dziecko się przewróciło, to tam lizaczka, tu batonika, a to choć pójdziemy na lody, jak ci smutno, tak? No to są wszystko rzeczy, które uczą dziecko, jeżeli to jest regularnie powtarzane, no to to oczywiście uczy dziecko łączenia jedzenia z emocjami, że to jest jedna ze strategii radzenia sobie z emocjami, kiedy jest mi źle i nie wiem, co z tym zrobić. I ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, kiedy jak wspierać dziecięce samoregulacje, to jest też dawać dzieciom kompetencje, nie? To jest bardzo ważne. I to oczywiście im starsze dziecko, tym tych umiejętności i kompetencji będzie więcej. Trudniej jest od niemowlaka czy dwulatka oczekiwać jakichś kompetencji, umiejętności radzenia sobie z tym, kiedy jestem głodny, kiedy jestem najedzony i tak dalej. Natomiast jeżeli wspieramy tą dziecięcą samoregulację przez pierwsze 5-6 lat życia, to potem mamy siedmiolatka, którego możemy już uczyć, wiesz co, jak jesteś bardzo głodny, to zastanów się na przykład, co ci daje nasycenie. Nie? Że są produkty, które mniej sycą, a są takie, po których jesteśmy dłużej najedzeni. Że jak zjesz tylko suchą kromkę chleba, to zaraz jesteś głodny. Ale jeżeli do tego zjesz, nie wiem, jajko, kurczaka, pomidora, to może się okazać, że dłużej jesteś najedzony. Sugerowanie, rozmawianie o tym, kiedy jesteśmy przejedzeni, co się dzieje, kiedy jesteśmy przejedzeni. Jak zauważyć, jak mieć uważność na swoje ciało. No, to już są rzeczy, które mówimy ze starszymi trochę dziećmi. Natomiast u młodszych dzieci robimy to głównie przez modelowanie, czyli mówimy o sobie. Na przykład, wiesz co, jak czytam książkę, to czasami nie zauważam, ile zjadłam, i teraz trochę boli mnie brzuch, bo zjadłam o dwa ciastka za dużo. Albo na przykład, wiesz co, dzisiaj nie zjem już ciastek, bo tak mi smakował dzisiejszy obiad, że chyba odmówię dzisiaj deseru. Albo w drugą stronę, wiesz co, mam taką ochotę na ten sernik, że zostawię tego pół kotleta, bo czuję, że mi się nie zmieści wtedy sernik, więc wolę sobie zostawić miejsce na deser. Moje dziecko uwielbia to mówić, że sobie zostawia miejsce na deser. I to jest w ogóle piękny, piękny nawyk. Mówimy o sobie, że jestem głodna, że już czuję brzuch, że mi burczy w brzuchu, albo że nie jestem głodna. Wiesz co, teraz wypiję tylko herbatę, ty zjedz, nie wiem, pod wieczorek, bo ja teraz nie jestem głodna, nie? Czyli modelowanie, mówienie o tym, mówienie o swoim ciele. Nie unikamy też tych momentów, kiedy się pomylimy, kiedy nam coś nie do końca wyjdzie i tak dalej. No dobrze, więc to jest w kwestii tego, jak możemy wspierać. Przypomnę tylko na szybko, co powiedziałam. Przede wszystkim nie psujemy, tak? To jest pierwsza rzecz. Tworzymy otoczenie, w którym ta naturalna samoregulacja dobrze funkcjonuje. Druga rzecz, pozwalamy to odczuć. Nazywamy, tak jak z emocjami, ach, jesteś głodny, no wiem, to jest trudne, to jest nieprzyjemne, boli brzuch, co z tym możemy zrobić? Możemy zaraz zjeść obiad, jakbyś może zjadł jednak trochę więcej, to być może teraz nie byłbyś głodny. Trzecia rzecz, ogólne radzenie sobie z emocjami, czyli regulacja emocji w różnych aspektach. To jest ta część trzecia, która też jest ważna. Unikanie łączenia jedzenia z emocjami. Część czwarta i część piąta, budowanie dziecięcych kompetencji, wiedzy na temat samoregulacji, modelowanie tej samoregulacji na sobie.
I została nam trzecia rzecz, którą chciałam dzisiaj Wam jeszcze opowiedzieć. O tych sytuacjach, kiedy, no tak jak mówię, mamy wrażenie, że dziecko się nieprawidłowo samo reguluje. Może być tak, że jest pewna grupa dzieci, nie? Albo w ogóle dzieci, które, tak jak mówiłam, miały różne doświadczenia żywieniowe, czyli temu się warto przyjrzeć. Że jeżeli wcześniej na przykład korzystaliście z różnych innych technik, strategii żywieniowych, nie, związanych z restrykcjami, zachęcaniem, bajkami, no to jest możliwość, że teraz ta wrażliwość jest mniejsza i że musimy trochę do niej wrócić, tą stabilną strukturą, mówieniem o głodzie i tak dalej, nie, że trochę trzeba na to poświęcić, żeby dziecko wróciło na te tory samoregulacji. Natomiast to, co my zazwyczaj nazywamy tym, że dziecko nie wie, kiedy jest głodne i że gdyby nie powiedziała, to by nigdy nie było głodne, to by nigdy nic nie zjadło, to nie tyle jest błąd w samoregulacji. Czyli to nie jest tyle, że dziecięcy organizm nie odczuwa prawidłowo głodu, że mu się tam coś popsuło we wnętrzu, jakiś zegarek i po prostu mu nie mówi. To jest raczej tyle, że i on nie potrafi odczytać tego prawidłowo, a najprawdopodobniej nie słyszy tego, co mu organizm mówi z jakiegoś powodu i nie umie, nie potrafi, nie jest w stanie tego czasami zakomunikować nam. Nie? Czyli problemem nie jest wewnętrzna samoregulacja, problemem jest komunikacja, takie przekazanie tej informacji. Nie? Bo organizm wysyła sygnał do mózgu, mózg mówi, aha, brakuje nam glukozy, więc wysyła takie sygnały. Nie, słuchaj, jesteś głodny, boli cię brzuch, słabo się robi, kręci ci się w głowie, musisz szukać jedzenia, nie? Wyostrzają nam się zmysły, lepiej czujemy zapach, produkuje nam się ślina, no takie fizjologiczne rzeczy, które są łączone z głodem. I teraz jest pytanie, czy dziecko ma wystarczającą uważność, żeby odczytać ten swój sygnał z ciała? I czy dziecko ma wystarczające warunki, żeby ten sygnał rodzicowi zakomunikować, nie? I co nam może stanąć na przeszkodzie? Mogą stanąć na przeszkodzie proste rzeczy. Rzeczy, które w ogóle utrudniają nam kontakt z ciałem. Czyli prosta rzecz, jestem zajęty. Zacząłem się bawić właśnie, świetnie się bawię. Biegam z kolegami od godziny czy od 2 godzin i to jest tak zarąbista zabawa, że po prostu nic nie czuję wtedy. Mogę być zestresowany. Pozytywnie albo negatywnie, tak? Czyli na przykład zająłem się czytaniem książki, tak mnie wciągnęła. Odwiedziliśmy babcię, tu jest tak cudownie, u babci jest najlepiej na świecie, wszystko mnie fascynuje. Ale też odwiedziliśmy ciocię, ja się tu trochę czuję słabo, nie? Trochę się tu czuję wycofany, niezbyt mi tutaj tak mi ściska żołądek. No i się tymi emocjami zaczynam zajmować. Poszedłem do przedszkola, do żłobka, tam jest inaczej, jest trudniej. To są wszystkie sytuacje stresowe, które no generalnie odciągają nam uwagę od ciała, które sprawiają, że trochę się tak blokujemy, zamarzamy i nie odczuwamy dokładnie tego, co się dzieje w ciele. I tak samo może być z dziećmi. I czasami wtedy dobrze jest mówić, hej, uziemić trochę to dziecko, nie? Jakby, hej, co się dzieje? Sprawdźmy, co tam się dzieje w Twoim brzuchu i żołądku, bo już widzę, że nie jadłeś od 4 godzin. Czy na pewno jest okej, nie? To możemy sprawdzić, kiedy widzimy, że, no, że dziecko nam trochę odleciało z tego ciała. Natomiast mogą to być ogólnie też trochę trudności sensoryczne. Są dzieci, które mają więcej trudności z introcepcją, czyli tym, żeby odczuwać sygnały ze swojego ciała, ale mogą też mieć trochę trudności z czuciem głębokim, nie? To są rzeczy, które tak trochę czasami dzieciom trzeba wspierać, nie? Że one są trochę słabiej to czują, ale jak wesprzemy je w tym czuciu głębokim, to czują znacznie, znacznie lepiej. Oczywiście, co tutaj jeszcze? Aha, no generalna wrażliwość. Są dzieci, które są bardziej temperamentalnie wrażliwe i takie, które są mniej, czyli są takie, które nam wpadają w skrajne emocje w różnych aspektach i takie, które spokojnie będą siedzieć i czekać, aż ktoś im może to jedzenie zaproponuje. Nie, więc jakby patrzcie na swoje dziecko, dostosowujcie to trochę do swoich dzieci. To, co chcę powiedzieć, to jest to, że czasami dziecko może nie tyle nie być głodne, co nie zawsze być w stanie odczytać sygnał swojego głodu. No i okej, może się pomylić, nie? Może się pomylić, my możemy z nim o tym pogadać, możemy mu wytłumaczyć, może następnym razem będzie mu łatwiej, nie? To jak z różnymi pomyłkami w życiu dzieci, po prostu go wspieramy w tej edukacji i nauce.
I ostatnia rzecz to jest to, że dziecko może mieć też problem z zakomunikowaniem nam tego. Na przykład, bo jeżeli ma takie doświadczenie, że wcześniej to nie było takie istotne, że nie do końca słyszeliśmy, że jest głodny, czy jest najedzone, że na przykład ktoś go karmił, mimo że nie był głodny, że odwracaliśmy uwagę, nie? To są rzeczy, które no, nam się zdarzają, jakby nie są pozytywne, ale wiem, że przychodzą nam do głowy i czasem są tu rodzice, którzy mają takie doświadczenie, nie wiem, przez rok, przez ileś tam czasu, co stosowaliśmy takie techniki. Nie ma co tutaj się jakby teraz biczować, możemy to zmieniać, natomiast one też mają swoje konsekwencje, nie? Że dziecko musi odbudować zaufanie do opiekuna, do rodzica, że on też usłyszy jego potrzeby, tak? W ogóle zaufanie, że to, co czuję, jest ważne, nie tylko w obszarze żywienia, tak? Że ktoś mnie słucha, że ktoś chce mnie wspierać, że ja jestem ważny, że moje ciało jest ważne, że nikt nie przekracza granic mojego ciała, typu, nie wiem, nie każe mi się całować z ciocią, kiedy ja tego nie chcę. To też są rzeczy, które są ważne w kontekście samoregulacji, w tym, czy dziecko będzie nam chciało mówić o swoich potrzebach również związanych z ciałem. Oczywiście może być to związane tak technicznie, czy umie mówić, czy nie ma problemu z jedzeniem, nie? Czy na przykład nie jest tak, że ma w sobie bardzo dużo lęku i ten lęk jest tak duży, że przysłania głód, który się gdzieś tam pojawia. Czy potrafi jeść, nie? Może jestem tak zmęczony, że nie potrafię jeść w tej chwili. No to są wszystko rzeczy, które czasami dzieciom utrudniają zakomunikowanie rodzicowi, że jestem głodny, że chcę coś zjeść. I czasami nie jest w stanie dziecko tego zakomunikować, nie jest tego w stanie odczuć. Dopiero kiedy ten głód jest taki naprawdę na wysokim poziomie, to on już się tak wylewa bokami i musimy się nim zaopiekować, nie? Ale pamiętajcie o tym porównaniu z emocjami, nie? Że ze złością, ze smutkiem też tak czasem jest, że go nie widać, że on się chowa, a potem nagle po prostu wycieka i wylewa się i musimy tą powódź jakoś tamować. To chcesz, tak sobie myślę, z czym chcę Was zostawić, to jest taką myślą właśnie, że to też jest nauka, nie? Że dziecko ma wrodzony mechanizm samoregulacji, ale uczy się z niego korzystać, uczy się go komunikować, uczy się jeść zgodnie takim, powiedzmy, społeczny sposób akceptowany, nie? W jakichś odstępach czasu, jakieś zgodnie z naszą tradycją kulinarną, że są jakieś posiłki, że jest obiad w szkole o którejś godzinie, nie? No to są wszystko rzeczy, które dziecko musi się nauczyć, jak sobie radzić z tą samoregulacją w przyszłości. No dobra, słuchajcie, myślę, że to wszystko, że mamy wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać w takim razie, ja powiedziałam, z czym bym chciała, żebyście zostali, natomiast Wy możecie mi dać, z czym Wy zostajecie, co sobie myślicie o tej dzisiejszej naszej wieczornej melisce. Ten temat jest długi, skomplikowany, ja mam za tydzień konferencję i właśnie też będę mówiła o samoregulacji, tym razem specjalistom. Jeżeli jesteście logopedą, dietetykiem, psychologiem i chcecie o tym też pogadać, to jest konferencja Akademia Logopedy. Później chyba wrzucę jeszcze link w takim razie. Będzie też dużo innych fajnych wykładów, natomiast ja będę mówiła właśnie o samoregulacji. Także jeżeli chcecie mi dać znać, z czym zostajecie, z jaką myślą, co Wam się podobało, co było dla Was ważne, to możecie mi dać znać. A ja Wam jeszcze tylko powiem dwa ważne ogłoszenia, że udało nam się ustalić webinar, darmowy webinar w środę przyszłą, 7 grudnia. Boże, to już grudzień, naprawdę mam ochotę uciec, bo to już jest grudzień. Więc 7 grudnia będzie darmowy webinar, który nazwał się takim chwytliwym tytułem co mówi do dziecka, kiedy marudzi przy stole. Daję sobie z tego sprawę, że to jest chwytliwy tytuł, ale potrzebujemy jak najwięcej Was, żebyście dołączali i będziemy gadać o tych naszych marudach, o tym, co tam się dzieje przy stole. I druga ważna informacja to, że za chwilę będzie premiera suplementu Rozmowa o tym, jak mówić też o głodzie i sytości, jak rozmawiać z dziećmi o jedzeniu, jak komunikować własne potrzeby, typu ja nie jestem głodna, ja chcę usiąść do stołu, nie chcę, żebyś się brudził w tej chwili, bo na przykład masz ładną koszulkę i tak dalej, i tak
dalej. Te rzeczy wszystkie w suplemencie Rozmowa są pięknie rozlokowane, co może wspierać dziecko w samoregulacji, w próbowaniu, w poznawaniu jedzenia. Możecie zapisać się na listę zainteresowanych. Wszystkie linki są oczywiście w opisie profilu i tutaj w opisie na Facebooku dzisiejszego spotkania. To ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki za miłe słowa. Tutaj widziałam, że była świetna, będzie powtórnie odtwarzana. Polecam sobie wracać, polecam też wracać do innych porannych melis. Wszystkie znajdziecie na Spotify'u i na YouTubie między innymi. Dzięki Wam bardzo. Jeżeli uważacie, że to było wartościowe, jak zwykle będę wdzięczna za polecanie dalej i udostępnianie. Dzięki, miłej nocy. Niech Wasze dzieci śpią spokojnie i się nie budzą. Moje też, mam nadzieję. Trzymajcie się.